Nazywa. Moja postać nazywa się Gunzel Reignitz, to jest rycerz dworu świdnickiego. Dość skomplikowana postać. Lubisz? Bardzo lubię, ponieważ daje mi jako aktorowi duże możliwości, żeby no jest co grać. Tekstu dużo? Dzisiaj? Dzisiaj nie za dużo, aczkolwiek jest tego. Dzisiaj 3 sceny. Jutro? 4. Dużo więcej dialogów. Ile się uczysz tekstu? Czy na bieżąco po scenie, kiedy jest przerwa, tak jak teraz, bo teraz, proszę Państwa, ekipa ma przerwę. My się po prostu tutaj wdrążyliśmy. Jesteśmy w czasie próby do ujęcia. Staram się uczyć co najmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem, ale no nie zawsze się udaje, bo to jednak no dużo tekstu, dużo pracy. Czasami jest tak, że kończymy zdjęcia na przykład o 18, 19. Jadę do domu, no i staram się jeszcze przyswoić trochę tekstu na kolejny dzień. Czyli to jest praca, można powiedzieć, na pełny etat? Absolutnie tak. Czego życie się aktorowi po setnym odcinku, bo dzisiaj o 18.30 setny odcinek telenoweli Korona Królów, o 18.30, czego życzyć aktorowi? Kolejnej setki? Kolejnej setki? Tysiąca? Nie, no tysiąca chyba nie, to już bym... Ależ... No, nie mam rady. Dojedziemy co najmniej do 1000. No mam taką nadzieję, że będzie się to rozwijać jak najbardziej. Tego Państwu